O, ale to jest dobry content, kurwa. Chłopak, Borka wrzuci film. Cześć, dzisiaj powiem Wam o kilku obrzydliwych sytuacjach z klientami. Ten filmik będzie trochę inny niż większość, dlatego że skonsultowałem się z moimi Ja wiem, kto to jest. Śmieję się. znajomymi z tej samej branży oczywiście, aby powiedzieli mi parę swoich powalnych opowieści. No bo w sumie ja ciągle tylko gadam o sobie, o swoim życiu. Chciałem wprowadzić taki lekki powiew świeżości i zapytać się moich znajomych, żeby mi podali parę swoich historii. I powiem Wam, że z mojego doświadczenia i z doświadczenia moich znajomych, że my mamy bardzo krótką pamięć jako prostytutki, dlatego że spotykamy się z klientem, ruchamy się, dostajemy pieniądze i zapominamy, że ta osoba w ogóle istniała 10 minut później. Ja tak robiłem z dupami. Tylko nie było tej kwestii pieniędzy. Ruchałem, potem mówiłem, muszę już iść na razie. I elo. Wiem, że to jest trochę dziwne, ale bardzo się cieszę z tego powodu, bo chyba można pierdolca dostać, jakbym pamiętał wszystkie sytuacje. Wiadomo, nawet jak się ma mocne dziury w mózgu, to zawsze pojawia się kilka takich bardzo obrzydliwych klientów, co po prostu nie da się ich zapomnieć. Mam nadzieję, że macie jakąś przekąskę przy sobie, dlatego że ten filmik będzie dosyć obrzydliwy. Jeszcze go nie nagrałem, ale domyślam się, że będzie ohydny. Więc życzę smacznego i przejdźmy do pierwszej opowieści. Opowieść numer jeden to klient, któremu się rozerwała dupa. To jest opowieść, jaką powiedział mi Samuel, mój ex-crush, Brazylijczyk. Ja się z nim spotkałem podczas naszego tygodniowego romansu. On mi opowiadał trochę o swoim życiu, o swoich klientach. Więc generalnie on ma dużego kutasa, takiego naprawdę sporego. I on jest Opinol! bardziej aktywem. Ginot, jak jeździ za granicę, to posługuje się kurwa imieniem Samuel. No i zagadka rozwiązana. On nie lubi, jak go ruchają, ale teraz go czasem ruchają, no bo potrzebuje pieniędzy. Ale nie będę o nim gadał, tylko się skupię na kliencie. To był taki stary dziadek, który chciał podwójnej penetracji. Jak ktoś nie wie, o co chodzi, sama nazwa wskazuje, dwa penisy jednocześnie w dupie. I ten facet zamówił taką grupkę Brazylijczyków, można powiedzieć, że taki trochę gangbang, i chciał, żeby go wszyscy ruchali. Jak się pewnie domyślacie, Co gdy go jest, ruchali, to kurwa? nagle rozerwał mu się odbyt, dosłownie dupa mu się rozerwała, dlatego że Brazylijczycy mają bardzo duże kutasy. Jeden taki kutas to naprawdę mam dosyć duży problem. Ja mam problem, a jestem doświadczoną osobą. A ten facet chciał dwa Co jednocześnie jest? brazylijskie kutasy. To nie wiem, jak on miał dupę, to musi być jakieś wiadro totalne. W każdym razie jego dupa nie wytrzymała i się rozerwała. Krew poleciała na poście. Sini mnie ogląda? Siema, Sini. Fajny moment trafiłaś. Oglądamy sobie męską prostytutkę, jak opowiada, że jego klient miał rozerwaną dupę przez dwa brazylijskie kutasy. Nie mam pojęcia, jak dużo było tej krwi, bo on się nie zagłębiał w szczegóły, ale myślę, że było dosyć sporo, bo ostatecznie ten facet trafił do szpitala. Samuel akurat nie był w trakcie odprowadzania tego faceta do szpitala, tylko inni Brazylijczycy. Ale trochę śmieszna musi być ta sytuacja, że ten facet wyjaśnia lekarzowi, jak mu Kurwa. się to stało, że dupa mu się rozerwała. W takich naprawdę rzadkich sytuacjach zdarzało się, Który? To? Maksym Wołczyk. że może tam odrobineczkę krwi mi poleciało z dupy, ale to było tak w takich bardzo ekstremalnych. A temu facetowi, jak krew poleciała tak na poście, to mu się naprawdę ta dupa musiała rozerwać. Nawet nie chcę sobie tego wyobrażać. Kolejna opowieść to opowieść mojej koleżanki, czyli teraz mamy kobiecą prostytutkę, kolejna odmiana, różnorodność. Więc ta koleżanka miała faceta, który chciał. Rudy, daj mi spokój, kurwa człowieku, idź mamę pomyć w kuchni, kurwa, popytaj ją co jutro na obiad, pierdolisz mi tu, jestem w Sportowej Polsce, kurwa, mam nawet czapkę od nich. Anal. Ona generalnie nie lubi oferować analu, stara się unikać, no bo wiadomo, nie każdy lubi. Ale ten facet bardzo nalegał na anal, a ona się Dziękuję ostatecznie bardzo za zgodziła, premika. dlatego że to był początek jej kariery prostytuckiej. Siema, Brzmi to Kacper. słowo kariera. I to jest tak, że jak się jest początkującą prostytutką, to zazwyczaj nie ma się wtedy jeszcze tej pewności siebie, bo trzeba być bardzo asertywnym i momentami takim wręcz chamskim do klientów, jeżeli klienci mają jakieś
pojebane fetysze albo jakieś zachcianki, których ty nie chcesz spełniać, to wtedy trzeba no, być dosyć asertywnym. I na początku po prostu ona nie była, ja też wtedy jeszcze nie byłem. Wojtek, proszę cię, naucz ty się pisać składnie po polsku, bo jak czytam to, co ty piszesz, to... Ten facet powiedział, no nie przejmuj się, ja tylko wezmę na zewnątrz tym paluszkiem. Oczywiście tego nie zrobił i ostatecznie włożył jej palca do dupy, a O ona w ogóle nie! nie była wtedy przygotowana do analu, w ogóle się nie wyczyściła. I to jest tak, że on włożył palec, wyjmuje ten palec, a tam gówno na palcu. I to, co było najgorsze, to facet Co? nawet nie wziął chusteczki, żeby przetrzeć to gówno, tylko zaczął je rozsmarowywać po pośladkach dookoła. Co jest, kurwa? Nie, no nie. To jest już za dużo. Gościu se rysował na pośladkach kurwy. Jej gównem rysował se serduszka na jej dupie pewnie, kurwa. Albo swój podpis zrobił. Tu byłem. I wkładał jej po raz kolejny ten palec. I wkładał jej palec do dupy, wyjmował gówno i rozsmarowywał jak taką Nutellę po jej pośladkach. I Jest, później ta kurwa? koleżanka miała obrzydzenie przez miesiąc do siebie, bo ciągle wszystko jej się kojarzyło z Jak się dupę czyści do analu, to lewatywę się robi. tym gównem. Jakby ja też miałbym obrzydzenia. To jest bardzo nieprzyjemna sytuacja, żeby kogoś obstrać. Raz mi się. Znaczy, no dobra, dwa. 2,5 razy, O, no tak, pięć. no powiedzmy 3 razy mi się zdarzyło, że kogoś obsrałem. I zazwyczaj to jest tak, że ma się takie trochę obrzydzenie do siebie, jakby kurde, nie wyczyściłem się. Skąd mam wiedzieć, że się robi lewatywę? No to jest chyba naturalne, nie? Jak chcesz se na czysto podupczyć pupę, to ta osoba, która będzie dupczona, robi lewatywę, żeby wypukać kawałki gówna z dupy. Z końcowego odcinka jelita grubego. Ale to nie była jej wina, bo ona mówiła wyraźnie, że nie chciała analu, nie była przygotowana. Kolejna, można powiedzieć, że kategoria klientów to są mega obrzydliwi klienci, którzy w ogóle nie dbają o higienę, nie myją się, dosłownie śmierdzi im z takim zgniłym serem spod napleta. Mi się czasem zdarzały takie sytuacje, ale powiem szczerze, że nie aż tak często. Zazwyczaj klienci dbają o higienę. Zauważyłem, że w przypadku hetero prostytutek, w sensie, że faceci do kobiet jak idą, to oni bardzo często mniej dbają o swoją higienę. To był facet taki, co był bardzo otyły, że mu się fałdy tłuszczu nakładały na siebie, a on jeszcze Bandura. nie dbał o higienę, nie mył się. I pod tymi fałdami mu się zrobiły takie rany wręcz, takie odleżyny, O. takie zgniła skóra. Moja koleżanka powiedziała: okej, dotknę ci penisa, ale tylko w prezerwatywie i palcami. Nawet mu ustami nie chciała, bo ten facet śmierdział, był obrzydliwy. Miała jeszcze takiego faceta, co skórka mu nie schodziła na pletek i miał taki jakby stan zapalny, że to było takie czerwone i go bolało i ona ściągnęła tą skórę tak na siłę, a pod spodem żołądź penisa był taki biały, taki zgnity, spuchnięty, nie wiem jak to nazwać, ale to był jakiś stan zapalny. Albo faceci tacy, co mają jakieś widoczne choroby weneryczne, że mają jakieś takie bąble na penisie. No miałem takich klientów, co im śmierdziało czosnkiem z gęby, albo nie mieli zębów, albo to i to, albo byli otyli, albo śmierdzieli, albo się nie myli. Zdarzają się tacy. Następny klient. Zdarzają się tacy. Następny klient. Ja pierdolę. Nie. O kurwa. Jak ja bym miał być kurwą, to kurwa, to by był taki rygor. To jest pierwsze, to jest ocena, kurwa. Nie ma, że siano jest ważniejsze, tylko kurwa ocena. I ty, kurwa, ty wypierdalasz. Który poszedł Jakiego go oglądasz? No bo mnie to interesuje na przykład. Jak ci się nie podoba, to wypierdalaj gdzie indziej. do mojej koleżanki, to facet, który chciał być niemowlęciem, dosłownie. Ej, odcinek z Bungie z nim i chuj. Bierzemy go na środek i wszyscy go ruchamy. Przyszedł do niej i poprosiłam, żeby mu dała mleko z piersi, a ona mówi, że pojebało cię, ja nie mam żadnego mleka, ale on bardzo chciał ją im postać sutki. Zachowywał się jak taki typowy niemowlak, miał jeszcze smoczek, miał taki ubranko jak dla małego dziecka, miał buteleczkę i chciał, żeby ona. No nie, no sorry, no ale no po co pytasz, po co to oglądam? No i skoro włączyłem do oglądania, to widocznie chcę to obejrzeć. No kurwa, nie odpalają mi się losowo, kurwa, filmiki.
się nim opiekowała i go karmiła piersią. To jest jakiś pojebany fetysz, Ale tak? nie, szczerze, on ma w chuj mocną psychę, nie? Siedzi sobie, robi sobie bekę z tego, gada, kurde, naprawdę trzeba mieć w chuj stalową psychę, żeby jeszcze publicznie coś takiego gadać. Tam jest łeb zjebany w chuj, nie? Tam jest łeb zjebany w chuj. Także, kurwa, za to szacun w kurwę, nie? Nie wiem, co więcej dodać, po prostu trochę pojebane. O, ta historia jest ciekawa. Wszedł do niej facet, taki chyba był heteroseksualny, chyba, dlatego że poszedł na kobiece prostytutki, a nie męskie, ale wziął ze sobą plecak i w tym plecaku miał różne warzywa różnej wielkości. To były ogórki, marchewki, bakłażan, nie wiem, co jeszcze tam było, i chciał, żeby moja koleżanka mu te warzywa powoli do dupy wsadzała, zaczynając od najmniejszego aż po bakłażan. A jeszcze zapomniałem dodać, jak ona wyjęła mu te warzywa z dupy, to jeszcze on na koniec dojebał taki tekst, że no teraz możesz użyć sobie te warzywa, bo mi są niepotrzebne. I on chyba to zasugerował, że ona ma zupę ugotować sobie z tych warzyw, że ma sobie je pokroić, te warzywa, które mu wkładała do dupy. Trochę dziwne, przejdźmy dalej. Kolejna kategoria klientów to są fetyszyści. Tacy, co gadają do ciebie jakieś różne rzeczy, które nigdy się nie wydarzą, ale mówią to dlatego, że ich to podnieca. Znaczy, czasem robią niektóre z tych rzeczy, niestety. No więc ten facet przyszedł do mojej koleżanki z Cock Cage. Nie wiem, jak to przetłumaczy na polski, ale ogólnie to jest taka klatka na penisa, co się zakłada na penisa i się na to kluczyk nakłada. Bronek jest taką klatką na kutasa. Jak weźmiesz go gdzieś na dupy, to ni chuja nie poruchacie, bo wszystkie spoczy. Nie wiem w ogóle, jaką to pełni funkcję, nie mam pojęcia. Czy to chodzi o to, że jak mu penis staje, to wtedy go boli, dlatego że ten penis jest zamknięty w tej klatce? No i jeszcze on powiedział, że kochanie, ja dam ci kluczyk do mojej klatki. I chodziło o to, że on miał penisa zamkniętego w tej klatce, chciał, żeby otworzyła mu tą klatkę i wyzwoliła go. Gadał takie dziwne rzeczy, na przykład chciałby z nią pójść do restauracji i żeby ona poszła nasikać do kieliszka w toalecie i wtedy on będzie pił te siki i każdy dookoła będzie myślał, że to wino i to będzie go bardzo podniecało. Albo miał jakieś różne zachcianki, takie, że chciał być podduszany jej piersiami. Ona ma takie naprawdę spore piersi, więc w sumie chyba go naprawdę mogła udusić. Dobra, no nie, duszenie cycami jest spoko akurat, nie? Kolejna opowieść, już nie mam pojęcia, która to jest, ale to jest moja opowieść. To jest tak, jak ja zaczynałem z branżą i byłem wtedy bardzo nieśmiały i taki cichy i nie byłem asertywny. Zadzwonił do mnie facet, taki, co chciał French kiss. Ja nie wiedziałem w ogóle, co to jest. No i przyszedł z wyrolek i robi porządki, to mi się podoba, kurwa. Chłop się nie pierdoli w tańcu. Byłem zbyt leniwy, żeby wygooglować, ale chodzi o to, że to jest taki pocałunek z Nie no, picie sików to chyba tylko widziałem na tym, u Beara Gryllsa, kurwa, na National Geographic, jak robił te survivale swoje. Nie wyobrażam sobie, żeby kurwa pić siki, to trzeba być zjebanym już. języczkiem. I przyjechałem do niego i na wstępie on takie: umyj się, tak bardzo stanowczo, tak zasugerował mi chyba, że śmierdza. Jakby. Ambaner, jak ciebie tam nawet nie było, to co ty pierdolisz? No, troszeczkę. Ale znam, faktycznie znam takiego jednego typa, co kurwa napił się siku. Śmierdziałem, bo wcześniej się ruchałem z kilkoma innymi facetami, ale umyłem się. Brałem prysznic, jakieś tam kropelki wody poleciały na ziemię, a on takie: przetrzyj to, przetrzyj to. I chciał, żeby wszystko było takie idealne. I wszystko było u niego w domu takie perfekcyjnie ułożone. Odstraszało mnie to strasznie, bo on był naprawdę pojebany na tym punkcie. Ale oczywiście to nie było najgorsze. Najgorszy był stosunek z nim, dlatego że on mnie dosłownie zdominował. Położyłem się na łóżko. On mnie tak przygniótł do tego łóżka i zaczął mnie całować, zaczął mi wkładać język do buzi. I to nie było tak, że delikatnie mi ten język wkładał, tylko wkładał najmocniej, jak się tylko da, praktycznie do gardła. I mi się żygać chciało, tym bardziej, że to był taki, no, dosyć stary dziadek, taki dosyć obrzydliwy. I on mnie gwałcił językiem, bo w sumie dla mnie to była forma gwałtu, jakby. Dostałem pieniądze, więc to była typowa prostytucja, ale w tym momencie ja poczułem się serio zgwałcony, dlatego że ja byłem taki na tym łóżku, jeszcze byłem takim nieśmiałym osiemnastolatkiem,
a on mi ten język No. wkładał do gęby obrzydliwy. Myślałem, że się zeżygam. Spotkanie się zakończyło i spojrzałem na te pieniądze i gdy je zobaczyłem, to od razu mi się poprawił humor i No zapomniałem o tak. tym kliencie po 15 minutach. Jakby wiadomo, cały czas pamiętam, ale na tamte czasy jakby ta trauma mi się dosyć szybko odcięła. Zasada numer jeden, jak się chce być prostytutką, że prostytutki po prostu nie mają w ogóle żadnych jakichś takich uczuć do klientów, ani nie mają za bardzo jakichś takich traum, bardzo szybko zapominają o klientach, no bo trzeba robić wszystko tak w miarę mechanicznie, nie można rozmyślać, że o Jezu, ale był obrzydliwy ten klient, bo jakby się tak ciągle rozmyślało, to by się dostało pierdolca. I dlatego nie każdy jest się w stanie zajmować prostytucją, no bo trzeba mieć do tego Nie chcę, uszol, predyspozycję, trzeba nie się chcę, umieć nie chcę. zeszmacić, po pierwsze, a po drugie nie można być podatnym na jakieś złe sytuacje, bo czasem się Master zdarzają Buzia notuje. obrzydliwi klienci, jakieś obrzydliwe sytuacje. Trzeba po prostu to wyrzucić z głowy jak najszybciej i iść ruchać się dalej, jak taka profesjonalna prostytutka. Więc to chyba były wszystkie opowieści. Wiadomo, znalazłoby się o wiele więcej tych opowieści, ale też nie chcę za bardzo zamulać. Znaczy, no nie, jest jeszcze jedna opowieść, taka bonusowa opowieść. Bonusowa. To jest taka, że dosłownie wczoraj się wydarzyła. Jak oglądacie moje Insta Stories, to wiecie. Spotkałem się z takim narkomanem, który chciał się ze mną potargować, i to było tak, że chciał ode mnie Viagrę w zamian za biały proszek. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, chyba mogę, koks. Kokaina. I ja się zgodziłem, dlatego że, wiecie, to był bardzo dobry deal. Ja mu daję coś, co jest warte kilka funtów, a w zamian dostaję coś, co jest warte dużo więcej. Ale moje doświadczenia ogólnie były dosyć słabe, jakby nie miałem za bardzo żadnej fazy i nie chcę po raz kolejny próbować. Uważam, że to nie było warte ani mojego zdrowia, ani pieniędzy, jakie są w ogóle w to zainwestowane. Wkurwiają mnie mega narkomani, mogę opowiedzieć cały oddzielny odcinek o spotkaniach z narkomanami. Natomiast jedna pozytywna rzecz, jaką mogę o nich powiedzieć, to, że są bardzo rozrzutni ze swoimi pieniędzmi i narkomani wydają Cześć, prawie wszystko, Gojo. co zarabiam, albo na narkotyki, albo na prostytutki. Ten facet dołożył mi więcej pieniędzy, bo go poprosiłem. A przez to, że to był narkoman i był bardzo rozrzutny, to mi dał. No już nie wspominając o tym, że jak jest się na używkach, to penisy zazwyczaj nie chcą stawać i mimo, że mieliśmy Viagrę, to nasze penisy były sflaczałe i on chciał, żeby obijać penisy o siebie nawzajem. Chciał, Co? żeby mi troszeczkę stanął, ale jemu w ogóle nie chciał stawać i to było w sumie takie spotkanie, że przez 3 godziny. Obijanie penisów o siebie. Ja pierdolę, wyobraziłem sobie, jak stoję naprzeciwko siebie i... Dalej, uderz mnie. Uderz mnie. Co to kurwa jest? Wypierdalaj. Godziny, tylko ubijaliśmy penisy o siebie nawzajem. Taką miał zachcianka. Trochę dziwna, trochę było nudno, ale jeżeli płaci, to nie będę narzekał. Dobra, to chyba tyle. Dziękuję i do następnego. Obserwujcie mnie na moich mediach społecznościowych, na Instagramie, nagrywam Insta Stories. Mam też Snapchata, Litwa mam pod Grubalerem, Twittera, mam typowo chuj. TikToka, mam OnlyFans, mam dużo platform. I ogólnie wszystkie możecie znaleźć w opisie. I do następnego odcinku. Pa, pa. Pa. Pa, pa. Nie no, ja go lubię, za tą bezpośredniość, kurwa. Mało jest takich ludzi, ja go lubię. Nie ma chyba podstaw, żeby go nie lubić. To był Maksym Wołczyk. Męska prostytutka, która mieszka i zarabia na życie w Anglii. Ssając kutasy i przyjmując pęto do dupy. Nie no, on morka w chuj lubi. On o morku coś wspominał nawet na swoich storkach i tak dalej. Że to jest jego ulubiony streamer czy coś. Bo ja tam podejrzewam, że... tam niedługo się skończy jakimś te wizytacje. A ich dużo łączy. Ich dużo łączy, bo mork też przeżył z wysp. Z Wysp Brytyjskich, no. Także tam pewnie pogadają sobie po angielsku podczas jakiegoś kurwa jebanka.